Siemanko moi kochani, witam serdecznie z tej strony Kwadratowy i Kwadratowy Junior tam za mną. Siemanko. My właśnie wybieramy się na wspólny wypad męski, a gdzie będziemy, to już zobaczycie dosłownie 2 sekundy później. Zapraszam na film. A few moments later. Moi drodzy, my w końcu po długich i ciężkich dojechaliśmy. Pierwsze miejsce okazało się, że jest nieaktywne, bo zostało podtopione przez ostatnie burze, więc przyjechaliśmy na drugie miejsce. Młody właśnie się posila po długiej drodze i co? I będziemy za chwileczkę wchodzić na teren obiektu, który za chwileczkę Wam tutaj pokażę. A pokażę Wam mniej więcej może tyle na razie. Dobra moi kochani, jak możecie zobaczyć, jesteśmy w parku historycznym Blizna. Są tutaj pozostałości różnych sprzętów wojskowych z lat II wojny światowej, jak i również słynna rakieta V2. Za chwileczkę Wam ją tutaj pokażę i tutaj są właśnie fragmenty czołgu rozbitego IS, klapa włazu, części pancerne i elementy silnika. Mniej więcej to właśnie wygląda w ten sposób. Oczywiście nie będziemy niczego dotykać. Jesteśmy pod nadzorem. Tutaj jest kawał historii, która leży po prostu tak do obejrzenia właśnie. Tutaj mamy kawałek takiej blachy. Może możecie zobaczyć i tutaj właśnie takie coś. Czy to jest prawdziwe? Nie wiem, ale na pewno starością trochę wali. Więc co? Zacznijmy może od prawej strony. Tutaj jak możecie zobaczyć, jest słynna rakieta. Za chwileczkę sobie tam do niej podejdziemy. Ale najpierw mamy tutaj jeszcze taką atrakcję jak... Dobra, nie wchodzimy na eksponaty. Dobra. Zobaczymy. Może będzie się udało wejść do samolotu, ale to za chwileczkę zapytamy pani. Tutaj mamy taki przykład samochodu właśnie z tamtej epoki. Kapci trochę ma. Możecie zobaczyć. SP8 KKM. Cokolwiek to znaczy. Tutaj rozumiem, że mamy dodatkowe paliwo, które było przewożone w karnistrach. W ogóle, co to za sprzęt, to nie wiem, bo jeszcze nie znalazłem informacji, ale mam nadzieję, że uda mi się tutaj coś znaleźć i Wam powiedzieć. Tutaj mamy agregat, jak możecie zobaczyć. Fajny sprzęt. Naprawdę fajny. Bardzo fajnie to wygląda. Kawał sprzętu. Tu mamy piękny agregat. Agregat, który podejrzewam, że wytwarzał prąd. Może coś innego. Możecie mnie poprawić. Albo napisać w komentarzu, jeżeli popełniłem błąd. Do środka podejrzewam, że nam się nie uda rozgościć ani siąść, ale może Wam tak coś przez szybkę tutaj pokażę po prostu. Może się uda. Ale zarejestrowane. Jest, jest. Pięknie to wygląda. Co? Mnie interesuje teraz samolot. Muszę sobie jeszcze tutaj zobaczyć. Stalowe elementy lotniska polowego. Podejrzewam, że oryginalne. Ale tutaj jest samolot. Zobaczcie, jaki kozak jest. Jest kozak. Ja sobie tutaj podejdę, przeczytam mniej więcej, co tutaj pisze. An-2, wielozadaniowy. Zobaczcie na dane techniczne.
I co? Ja idę się zapytać pani, czy można wejść do samolotu i za chwileczkę będę do was wracał, tylko się pójdę zapytać, czy jest możliwość wejścia do samolotu do góry. Słuchajcie, będzie można wejść do samochodu i do samolotu. Pani nam tu ładnie udostępni, więc za chwileczkę znajdziemy się w samochodzie, który widzieliście wcześniej, i w samolocie. Ja wsiadam za kółko. Motyw wygląda to w ten sposób. Mniej więcej. I co? Wchodzę. Wchodzę. O Jezus. Strasznie. Strasznie niewygodnie się tutaj siedzi generalnie. Nie kręci się koło, bo nie ma szans, żeby się kręciło koło. No i zobaczcie. Tak to mniej więcej wygląda. Masa przełączników. Paliwo, prąd. Wszystko to jest. Zobaczcie. Skrzynia biegów. I tu. No jest moc. Jest moc i powiem wam szczerze, fajnie to wygląda. Naprawdę. No to co, moi drodzy? Gdzie jedziemy? Jedziemy gdzieś. No. Trochę tu ciepło. Trochę tu ciepło. Ale fajnie. No, naprawdę. Zrób mi. Zobaczcie, o tam. Mamy samolot. Widzicie? Dobra, moi drodzy. Teraz pasuje się stąd wygramolić. W jakiś ładny sposób. Bo zdjęcia to będziemy... O Jezus. Nie mogę. Nie wiem, ten samolot chyba dla dużych ludzi nie jest przystosowany, bo... Nie da się po prostu wyjść. Gdzie młodzież jest? Dobra, moi kochani. Samolot mamy nagrany. Idziemy jeszcze do samolotu, bo niestety muszę dograć to jeszcze raz, bo się, nie wiem dlaczego, głos się zepsuł. Samolot mamy tutaj przed nami i nie zawaham się do niego za sekundę wejść. Dobra, idziemy. Młody się już nabył. Dawaj, dawaj, uważaj. Dobra, ja idę. Pilnuj plecaka. Bo tam majątki są. O! Myślałem, że to jest większe takie trochę, powiem wam szczerze. Spodziewałem się tutaj więcej miejsca, ale jak możecie zobaczyć, dużo polskich napisów, więc podejrzewam, że to jakaś jest replika tego wszystkiego, nie wiem. Ale myślałem, że tutaj będzie trochę więcej miejsca. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ale czad. Normalnie muszę sobie tutaj usiąść. Jezu, i to wszystko działa, patrzcie. Widzieliście? To jeszcze wszystko działa. Ale powiem wam, że jak dla mnie, przy moim wzroście, strasznie tutaj ciasno. Ale naprawdę tutaj, zobaczcie. To wszystko działa. Można pokręcić. Klapy. Zobaczcie. Prędkość. Normalny gaz. Skok. Siadaj, lecimy. Dajesz tam. Siadaj tam.
boję. No siadaj na fotel. Boję się. Od czego się boisz? Na fotelu usiąść. Siadaj. Siadaj jak ja. Nie. Zobaczcie. Normalnie czat. Widzieliście takie rzeczy? Ale bajer. Gorąco tu jest w ławę. No gorąco, gorąco. Klimatyzacja nie działa. Jestem w szoku, jestem po prostu w szoku. Dobra, musimy stąd teraz wyjść. Bo jeszcze mam tutaj parę innych ciekawych rzeczy wam do pokazania. Tylko muszę stąd wyjść, wykaraskać się po prostu, bo ciasno tu trochę. Mieszane, położenie neutralne. Szok. Jestem po prostu w szoku takim, że mnie wywali z butów zaraz. Super. Nie wiem, czy było widać, jak ruszałem czymkolwiek, ale pewnie nie było. Ale no powiem wam, że no jest maszyneria niesamowita. Fajnie jest. Powiem wam szczerze, że jest fajnie, bo kurde, jesteśmy sami i praktycznie plac mamy dla siebie. Nie musimy się krępować. Jeżeli ktoś nie lubi być podglądany przez innych, jak coś mówi czy coś, a mi to akurat nie robi żadnej różnicy, więc nie mam z tym jakiegoś problemu. Więc no, jest fajnie, ale samolot jest po prostu kozacki. Tutaj macie na planszy, możecie zobaczyć startującą rakietę. Właśnie z tego miejsca bodajże. A tam mamy w tle samolot, na zdrowie. Dzięki. Tu, jak możecie zobaczyć, rakieta V2, piękna. I tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy montaż głowicy rakiety przed odpaleniem z poligonów bliźnie. Przepraszam za przejęzyczenie. Do tej rakiety i kuchni polowej sobie za chwileczkę tam przejdziemy, ale chcę sobie po prostu obejść na spokojnie cały ten teren dookoła i pokazać wam mniej więcej, jak to tutaj wygląda. V2 to kryptonim broni pochodzący od niemieckiego Werkluftwaffe, cokolwiek to znaczy, broń odwetowa 2. Znana również jako rakieta agregat A4. Pocisk V2 był pierwszą rakietą balistyczną dalekiego zasięgu napędzaną paliwem płynnym. Jego całkowita długość wynosiła 14 metrów, średnica kadłuba 1,65 m, a rozpiętość stateczników 3,56 m. Masa startowa to ponad 12,5 tony, w tym 980 kg głowicy bojowej oraz prawie 9 ton paliwa. No to sobie teraz wyobraźcie. To, co wam teraz podałem, w tej rakiecie właśnie to tak mniej więcej wygląda. Głównym składnikiem paliwa było 3,5 tony czystego spirytusu oraz 5 ton płynnego tlenu. Moc silnika wynosiła 6000 koni mechanicznych, przepraszam. Rozwijającą prędkość 5400 km na godzinę. No powiem wam szczerze, kawał generalnie tutaj informacji. Nie wiem w ogóle, jak mnie widać, bo w słońce mam, nie wiem od której strony, ale może nie będzie prześwietlony obraz, mam nadzieję. A jak będzie, to będziecie mi musieli wybaczyć po prostu. Obrys łaźni. Tutaj chyba prawdopodobnie była łaźnia. Mi się wydaje, że tutaj w tym miejscu, gdzie jest to ogrodzone, bo na chłopski rozum nie wiem, co to może być, ale tak mi się właśnie wydaje i wejdziemy sobie do tego budynku, tylko go sobie obejdziemy. Powiem wam szczerze, że pogoda całkiem fajna. Mam nadzieję, że mnie słychać. O, tu mamy rozbitą rakietę V2 po nieudanym starcie w lesie na północnym polu strzelań poligonów bliźnie. Patrzcie, ile zostało na tym zdjęciu. Widzieliście? Niewiele. Dobra, idziemy.
Nie wiem, po której jest, bo mam słońce, pewnie mam po tej słońce. Ale to nic, jeszcze sobie pójdziemy tam. I potem będziemy robić foteczki. Foteczki i relacje. Żeby tak giewiało, to bym wypuścił drona. Zobaczymy, co my tu mamy. Patrzcie, jaka fajna makieta. Las Polski mamy tutaj. Zobaczcie. Mamy jakieś takie też dziwne rzeczy. Książka, dokumentacja kotła. Tabliczka z kotła parowego. Zobaczcie. Informacyjna, opisująca dezynfekcję stajni obozowej. Też w sumie ciekawe rzeczy. Sporo tutaj rzeczy takich historycznych. Mucha. Narzędzia fryzjerskie. Patrzcie, jakie narzędzia fryzjerskie są. Mieliście? To wszystko znalezione tutaj na tym terenie w bliźnie. Noże, bagnety, magnet francuski, austriacki, hinduski. Masa takich rzeczy tu jest, widzieliście? Hełm sowiecki, hełm Wojska Polskiego. Manierki różnego rodzaju. Aluminiowa niemiecka i tutaj mamy po prostu niemiecki. Mamy manierki polskie. Biedne takie trochę, no ale... Proszę bardzo, pojemniki po lekach. Grzebień. Środki do konserwacji obuwia mamy tutaj. Masa ciekawych rzeczy, naprawdę. Zobaczcie. Wtyczki elektryczne, instalacji, części, jakieś przewody. Zdjęcia archiwalne. Super. Tu są jakieś takie dziwne rzeczy jeszcze. Butle sprężonego powietrza. Można siedzieć godzinami, tu godzinami po prostu można siedzieć. Fajna czapeczka, zobaczcie. Tu mamy takie coś, taką makietę. Makieta wygląda średnio akurat, ale... Ale no powiem wam, że reszta robi wrażenie. No i fragmenty części składowych rakiety. O. Mam w domu podobny samolot. I klocuszki. Fajnie. Fajnie to wygląda. Nie opierać. Widzicie? Mamy makietę. Młody ze swoją kamerą. Dobra, tu jeszcze widziałem gdzieś jedną fajną makietę, do której miałem podejść. Nie podszedłem jeszcze, ale już właśnie, o, jest. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Poczekaj. Widziałem. Zobaczcie. Troszeczkę mi się odbija, więc nie będzie to pokazane tak, jakbym chciał. Ale... Moi drodzy, jeszcze zapomniałem. Zapomniałem o najważniejszym. Nie podszedłem do rakiety. No. Więc idziemy do rakiety. Zobaczcie. Kawał sprzętu. Jakby mniej wiało, ale wieje. Ale jakby mniej wiało, to bym odpalił drona i zobaczylibyśmy to wszystko z góry, mniej więcej jak to wygląda. Ale powiem wam, że rakieta robi robotę. Oczywiście to jest replika, żebyście się tutaj nie sugerowali, że to jest oryginał, bo to jest replika. Jeszcze sobie tam
podejdziemy, bo tam też jest dość ciekawe, co to jest. No raczej nie bardzo. Latająca bomba V1. Proszę bardzo. No, robi robotę. Nicht aufretten, cokolwiek to znaczy. No, jest tego. Tutaj, jak możecie zobaczyć, rower zabytkowy. Ale jaka pompka fajna. Zobaczcie. Podejrzewam, że jeszcze by coś napompował tutaj. Drewniana rączka. Fajnie to wygląda. Oczywiście tutaj. Zobaczcie. To się wszystko rusza. I tu mamy te do podglądania. Jestem ciekawy, czy można tam coś zobaczyć. Próbuję zobaczyć, ale nic nie widać. Sprzęt uszkodzony, ale fajny. Powiem wam, że ciekawe to jest. Coś jak lornetka, powiedzmy. No. Zobaczcie. Tam jeszcze mamy kuchnię polową, aż sobie zajrzę. A tutaj jest oryginalna głowica rakiety V2, czyli to, co generalnie zostało. Zobaczcie. Spalone, stopione wszystko. Jest. Jest naprawdę kozak. Tu mamy. Co my tu mamy? Kuchnię polową. WZ2R503D. 77 rocznik. Powiem wam, że tu by jakiś żurek albo grychóweczkę ugotował. Ugotowałby coś takiego. Tu mamy agregat prądotwórczy. 69 15 kW. No, elegancko. Jestem ciekawy, czy by silnik odpalił jeszcze. W sumie teoretycznie tu wszystko jest na miejscu, więc podejrzewam, że trochę paliwka, olej wymienić i pewnie by było. Dobra, ja idę się z wami pożegnać pod wiatę, żeby było moją twarz widać. Dobra, moi drodzy, my z tego miejsca będziemy was żegnać. Dziękujemy za wspólną wycieczkę. I co, widzimy się na... Dokładnie, widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiamy. Siema. Siema.